Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negative. Siemano wszystkim zakręconym w lewo, z tej strony Mati, a tak naprawdę Adam. W tym sezonie w takiej oto formie przedstawione będą zapowiedzi oraz podsumowania premierowego sezonu pod tytułem Druga Ekstraliga. Pół żartem, pół serio, zostaje dalej przy Ekstralidze. Podobnie jak we właściwej Ekstralidze, w drugim szczeblu rozgrywek w Polsce, można zauważyć, że tabela dzieli się na dwie części. Część pierwsza będzie się bić o pozostanie w lidze, a druga zaś będzie się bić o najwyższą klasę rozgrywkową. Aczkolwiek to tylko moja teoria, a co lepsze, jak wiemy, żużel rządzi się swoimi prawami. Ale już nie będziemy przedłużać, zaczynamy z zapowiedzią pierwszej kolejki drugiej Ekstraligi żużlowej. A pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 13 kwietnia na stadionie w Golęcinie, gdzie do Skorpionów przypłyną rybnickie rekiny. Na pierwszy rzut oka wygląda to na pojedynek Dawida z Goliatem. Rybnickie rekiny wzmocnione Ryanem Tangeidem, Kubą Jamrogiem czy niedawno wypożyczonym z Leszna Maksymem Borowiakiem na pewno nie są wymarzonym rywalem na przetarcie, aczkolwiek ekipa z Poznania nie jest też bez żadnych szans. Podczas niedawno temu rozegranemu na Golęcinie finału Mistrzostw Polski Par Klubowych, ekipa miejscowych, głównie za sprawą lokalnego matadora Aleksandra Łoktajewa, popsuła szyki jednemu zespołowi z najwyższej klasy rozgrywkowej. Bez wątpienia to głównie na nim będzie się opierała siła rażenia Skorpionów. Oczywiście Mateuszowi Dulowi czy Szymonowi Schlauderbachowi nie można odmówić ambicji. Aczkolwiek spoglądając na polską formację w Rybniku, zachwyt nieco opada. A zaś z kolei formacja zagraniczna to jest rosyjska ruletka. Mikael Jebsen-Jensen, którego forma jest bliżej odcinania kuponów niż walki o powrót do najlepszych. Lekkim plusem miejscowych może być Kasper Gdelak, który jako junior z ekstraligowym doświadczeniem może wyszarpać dodatkowe punkty. Jest tylko jedno małe ale. Formacja przyjezdnych, gdzie praktycznie na każdej pozycji jest zawodnik potencjałem na średnią w okolicach 2-0, Brady Kerr z Ryanem Tangeitem są kandydatem numer 1 do najlepszego zagranicznego duetu w lidze, JJ to solidna firma, a z kolei języczkiem uwagi będzie osoba Grześka Walaska, który jedną nogą był już Skorpionem, aczkolwiek prawie robi wielką różnicę. Podsumowując, szykuje się piekielnie ciężkie starcie dla miejscowych. Jeśli nie będą mieć atutu własnego toru, goście do czwartej serii startów mogą już rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. A tak typowała ekipa zakręconych. Krzysiu Dziamski 43-47 dla Rybnika, Rafał 40-50 również dla Rybnika, Piotr natomiast 47-43 dla Poznania, Mateusz 43-47 dla Rybnika, Wojtek z kolei na swoje poznańskie Skorpiony 47-43, Adam 42-48. Tego samego dnia zaplanowany jest również pojedynek pomiędzy Żurawiami a Orłami przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Ekipa z Rzeszowa, zapatrzona w sukcesy Lublina oraz Krosna, pewnym krokiem awansowała w zeszłym roku. Wzmocniona przede wszystkim w osobie trzykrotnego mistrza świata na żużlu Nickiego Petersena, ma być zwiastunem powrotu do najlepszych. Oczywiście, jeśli dzik będzie zdrowy, a sami wiemy, jak to w zeszłym roku wyglądało. Po długim pobycie w drugiej lidze, poziom wyżej postanowił wskoczyć Jakob Torsel, który był jednym z głównych architektów awansu, a zaś Mateusz Świdnicki postanowił zejść poziom niżej, żeby spróbować odkuć jakże dla siebie katastrofalny zeszłoroczny sezon. W ekipie Orła na próżno szukać postaci, która miałaby być liderem. Nie mówię, że takim jak Niki, ale takim, który gwarantuje w meczu dorobek około 12 punktów. Oliberson nie potrafi przebić pewnego poziomu, zaś Luke Becker w swoich dotychczasowych klubach pełnił raczej drugoplanową rolę. Rapkę na bycie liderem ma Oskar Polis, który po 6 latach w Opolu zdecydował się na krok do przodu. W nawiasie mówiąc, były to owocne lata, a tu na dzień dobry pojedynek z trzykrotnym mistrzem świata. Nie ma łatwo. Przechodząc do sedna, szykuje się wyrównane spotkanie z skazaniem na gospodarzy,
którzy optycznie mają więcej jakości w swoim składzie. Oraz przede wszystkim, że jest to początek sezonu i jadą u siebie. I typy typów: Krzysiu Dziamski 4941 dla Żurawi, Rafał 5040 dla Żurawi, Piotrek 5337 dla Żurawi, Mateusz 5238 również dla gospodarzy, Wojtek 5139 podobnie jak ja 5139 dla Stali. Tyle by już było, jeżeli chodzi o spotkania sobotnie. Niedziela zapowiada się równie bardzo okazale, szczególnie hit w Bydgoszczy. Ale nim do niego przejdziemy, omówimy potyczkę w Gdańsku, pomiędzy Wybrzeżem a Wilkami Krosno. Pomału tradycją staje się fakt, że po zakończeniu sezonu w Gdańsku wymienia się praktycznie cały skład. Z ubiegłorocznego składu seniorów został tylko Nikolaj Klint, którego nowym partnerem będzie m.in. Nils Christian Iversen, mający za sobą w miarę dobry sezon w Łodzi. Czy przede wszystkim Krzysztof Kasprzak, który jest debiutantem, jeżeli chodzi o drugi poziom ligowy w Polsce. Chichotem losu jest fakt, że KK będzie musiał stawić czoła swojemu niedawnemu pracodawcy, gdzie kolokwialnie mówiąc nie podołał swojej roli. W kwestii gospodarzy należy wspomnieć nieco o torze, na którym kilka dni temu musiał zostać przełożony memoriał imienia Henryka Żyto, więc miejscowi niekoniecznie mogą posiadać atut własnego toru. A teraz kilka słów na temat drużyny gości. W ekipie też doszło do kilku roszad, ale to głównie ze względu na to, że Wilki musiały się pożegnać z najwyższą klasą rozgrywkową, a nie było szans na zatrzymanie m.in. Jasona Doyla czy Andrzeja Lebiediewa. W ich miejsce ściągnięto objawienie zeszłorocznego sezonu Jonasa Seiferta Salka, kroczącego coraz śmielej w stronę najlepszych, oraz Dimitrija Berge, który w barwach Diabłów napsuł wiele krwi faworytom. Nie są oni wprawdzie tak jakościowi jak pierwsza dwójka, ale jak na warunki drugiej Ekstraligi ich potencjał jest wystarczający. Opoką drużyny oraz tym, co weźmie na siebie główny ciężar zdobywania punktów, powinien zostać Wacław Milik, który po ekstraligowym doświadczeniu powinien zrobić kolejny krok. Dyspozycja Norberta Krakowiaka będzie również kluczowa. Sam Norbi szuka spokoju po zwariowanym zeszłym sezonie. Zliczając wszystko w całość, szykuje się wyrównane spotkanie z lekkim wskazaniem na zespół prowadzony przez Ireneusza Kwiecińskiego. Lecz tak naprawdę ten, kto pierwszy rozgryzie nawierzchnię, będzie rozdawał karty. A typy na to spotkanie: Krzysztof Dziamski 46-44 dla Gdańska, Rafał 43-47 dla Krosna, Piotrek też na stronę krośnieńską 42-48, podobnie jak Mateusz i Wojtek. Ja dałem 43-47 również dla Krosna. Na koniec zostawiłem sobie starcie Tytanów przy ulicy Sportowej, gdzie Gryfy będą gościć ostrą ekipę z Ostrowa Wielkopolskiego. Poloniści w przeciwieństwie do ubiegłorocznego sezonu będą musieli sobie poradzić bez jokera, którym bez dwóch zdań był Wiktor Przyjemski. Gwarancję spokoju ma zapewnić osoba w postaci Krzysztofa Buczkowskiego, wracającego po ponad 10 sezonach do ekipy z Nadbrdy. Popularny Buczek był jednym z czołowych jeźdźców w pierwszej lidze w ubiegłym sezonie. Walnie przyczynił się do awansu Falubazu, a teraz ma poprowadzić Polonię do upragnionego awansu. Nie jest to jedyny powrót. Po trzech sezonach ponownie Gryfem został Kai Hukenbeck, mający za sobą świetny czas w Landshut, gdzie moim zdaniem się mocno rozwinął i wraz z Buczkiem mają być filarami zespołu. Oczywiście patrząc na tak wyrównane składy seniorskie, istotna będzie dyspozycja młodszych zawodników, gdzie więcej atutów mają moim zdaniem gospodarze za sprawą kompletnej formacji juniorskiej. Wypożyczenie Karczewskiego to mądry ruch, chociaż nie bronią go żadne liczby, ale przy odpowiednim podejściu na pewno odpłaci się dobrą jazdą. Z kolei ekipa z Ostrowa postanowiła zaciągnąć się z zawodnikami z Ekstraligi. Jedynym seniorem, który pozostał, jest Tobiasz Musielak, któremu będzie partnerować Chris Holder, wracający po rocznej przerwie do Ostrowa. Kibice już zacierają ręce na jego jazdę. Wszakże podczas ekstraligowej kampanii był jedynym jasnym punktem w ekipie. Taką samą dyspozycję trener Mariusz Staszewski weźmie w ciemno. Znakami zapytania są za to dwaj młodzi gniewni. Przybyli prosto z Grudziądza: Fredrik Jakobsen oraz Gleb Czugunow, dla których miniony sezon nie był udany. A jeśli goście nie chcą zostać rozszarpani przez Gryfy, musi ta wspomniana dwójka odnaleźć w swoim teamie wszystko co najlepsze, tym bardziej, że formacja juniorska ucierpiała po przymusowym wypożyczeniu Jakuba Krawczyka do Sparty. Bądź co bądź, szykuje się istny creme de la creme w niedzielne popołudnie. Wprawdzie jest to pierwszy mecz sezonu dla obu ekip, aczkolwiek każdy będzie chciał pokazać swoją dominację. Faworytem są moim zdaniem Gryfy, jednakże przewiduję wyrównane widowisko, którego wynik najzapewniej rozstrzygnie się w biegach nominowanych. I typy na to spotkanie: Krzysztof Dziamski 49-41 dla Polonii, Rafał 4842 również dla Polonii, Piotrek 4644 dla Bydgoszczy, Mateusz 4842 podobnie jak Wojtek dla Gryfów,
No ja również dałem 4-7-4-3 dla Polonii. I uwaga, wiecie, że od tego sezonu może być w E-Liga Manager również drugiej Speedway Ekstraliga. Więc zakręceni w lewo postanowili zrobić grupę dla chętnych, więc oto kod, który możecie oczywiście dołączyć: 527RDZ6LTIS. Zresztą będzie również w opisie tego filmu. I ja w tym miejscu na koniec zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subika. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź pierwszej kolejki drugiej Ekstraligi. Życzę wam samych żużlowych emocji i niech wygra najlepszy. Trzymajcie się, cześć!